Dzisiaj, żeśmy tutaj przyjechali, organizujemy zabawę z dziećmi. Przywieźliśmy bardzo dużo ziół różnych rodzajów. Dzieci mają tu możliwość posadzenia tych ziół, zrobić sobie własną kompozycję, poznać się na tych ziołach, co jest czym, do czego się dodaje, jakie mają zastosowania te zioła. I taką kompozycję dziecko wygrywa i zabiera sobie ze sobą do domu. Często uczą się nazwy ziół, tak? Jakie mają zastosowanie. Bardzo fajnie, oby więcej takich imprez. Pod niemieckim namiotem dzieje się bardzo dużo rzeczy. Robimy tutaj świece własnoręcznie. Robimy świece z takiego wosku pszczelego. Robimy również mydełka oraz jest przeprowadzona gra terenowa. Jak również robimy torby z koszulek. Wszystko jest ekologiczne i no, generalnie super zabawa. Obok mamy dmuchańce, dzieci mogą się pobawić, poskakać. To dużej ilości osób się podoba, wracają osoby i no, po prostu materiały też szybko schodzą, co wygląda, co wskazuje na to, że ludziom się po prostu podoba. No, tutaj jak widzimy, jest z nami autobus elektryczny. Dzieciaki mogą sobie do niego wejść, pobawić się, zobaczyć jak tak naprawdę wygląda miejsce pracy kierowcy, które dla wszystkich miłośników jest jak najbardziej interesujące. Można przejść się po autobusie, zobaczyć rozmieszczenie naszych foteli. No i największym aspektem mamy oczywiście święto jak najbardziej ekologiczne i autobus ekologiczny jak najbardziej nam do tego pasuje. Wszystkim najważniejszą zmianą jest napęd. Tamtych mamy spalinowy, tutaj mamy napęd elektryczny, co powoduje oczywiście zwiększenie naszej ekologii w naszym mieście. No i w sumie to jeśli chodzi o napęd, to by było wszystko. Wszystkie pozostałe aspekty typu klimatyzacja, oświetlenie są jak najbardziej takie same jak w autobusach spalinowych. Mamy akcję dla Opolanki, która całe życie mieszkała niemal na ZWM-ie, teraz choruje na ostrą białaczkę szpikową, więc ta akcja jest dedykowana jej i wraz z jej rodziną i znajomymi postanowiliśmy zorganizować tutaj właśnie stanowisko, by jak najwięcej Opolan mogło się zarejestrować. Wystarczy przyjść na nasze stanowisko, wypełnić krótki formularz i pobrać wymaz. Cała procedura trwa około 7 minut. Akcję mamy od około 14, więc już mamy ponad 50-60 osób, więc jest to niesamowicie dobry wynik. Będziemy za tydzień w sobotę na placu przed Solarisem i za 2 tygodnie na jarmarku, więc serdecznie zachęcamy. No, zaangażowanie było i zainteresowanie przede wszystkim bardzo duże, bo tutaj pod naszą strefą ciepła gościliśmy teatr Eco Studio. Dzieci uczestniczyły w inscenizacji przygotowanej przez teatr Zaplastikowani. Było bardzo duże zainteresowanie, łącznie z rodzicami uczestniczyli w tym spotkaniu. No i przede wszystkim edukacja tutaj dzieci odnośnie segregacji i ekologii. Także świadomość, która już w naszym społeczeństwie istnieje odnośnie segregacji śmieci, no już dotyka też tych najmłodszych, prawda? Więc tutaj zdecydowanie, no i przede wszystkim te wszystkie akcje, które towarzyszą temu, to ja myślę, że no, świadomość jest coraz większa. Szczególnie po dzieciakach widać, że to jest ogromna frajda dla nich, że przyszli, fajnie spędzają czas, no i myślę, że im więcej takich wydarzeń, tym lepiej. Jak się tutaj dzisiaj panie bawią na naszym pikniku? Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Czy braliście już udział w jakichś konkursach, może dmuchańcach? Byliśmy na dmuchańcach. W gąsienicce. A co sądzą Państwo o takiej inicjatywie właśnie ekologicznego pikniku, jak dzisiaj? No to bardzo ważna inicjatywa, bardzo, tak powiem, potrzebna, żeby uświadomić ludzi, jak segregować śmieci, jak postępować, żeby żyć zgodnie z ekologią i dbać o nasze środowisko. No jest super. Trochę pogoda się zmieniła, ale jest pięknie. Wnuki korzystały, łowili śmieci w basenie. No i tutaj były na dmuchańcu, no być częściej takie. Po prostu, żeby się młodzież i dorośli również uczyli tego, segregacji śmieci.